Dzień dobry wszystkim. Witam na debacie o wychowaniu dzieci w związkach jednopłciowych. Przedstawię najpierw może gości i proszę mi wybaczyć, ale skorzystam z telefonu, żeby nie zapomnieć o żadnej wspaniałej cesze. To za chwilę. To za chwilę, jestem tutaj najmniej ważna. Dobrze, to zacznijmy od dziewczyn. Albo od jednej z nich. Są z nami Ewelina i Kasia Domańskie. Kasia i Ewelina są ze sobą od 10 lat i razem z 2,5-letnią córeczką Amelią tworzą tęczową rodzinę. Ewelina jest nauczycielką przedszkolną, a Kasia doradczynią handlową. I ja proponuję, żebyście pokazały, która jest Kasią, która jest Eweliną, bo to jeszcze na pewno wszystkim pomoże. To jest Kasia, a to jest Ewelina. Kasia i Ewelina prowadzą wspólnie konto na Instagramie. Konto nazywa się Original Great Family i są bohaterkami razem zresztą z Amelią, spotu promującego fundusz wspierający lokalne inicjatywy LGBT+, Rainbow for Love. I widzę, że mamy też dzisiaj od nich napoje. Jest też ze mną adwokatka Karolina Gierdal, która od 2017 roku prowadzi kancelarię specjalizującą się w udzielaniu pomocy prawnej osobom dyskryminowanym. I dziękuję. Od 2018 pełni funkcję koordynatorki grupy prawnej kampanii przeciw homofobii. Jest laureatką 3. miejsca 9. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy Liderzy Jutra. Zespół do spraw kobiet Naczelnej Rady Adwokackiej przyznał jej tytuł adwokatki roku 2020. Nie wiedziałam, gratuluję. I jest też ze mną dr Daniel Bąk, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener grupowy, nauczyciel psychoterapii i superwizor w szkoleniu. I specjalizuje się w pomocy psychologicznej osobom LGBT+. A ja jestem nikim. Nie, żartuję. Jestem Maja Heban, jestem z redakcji Noise i będę prowadzić tę debatę. Może na sam początek. Myślę, że możemy zacząć od czegoś, co będzie w miarę nawiązywało do tematu filmu. I myślę, że Ewelina i Kasia, dla was będzie pierwsze pytanie. Zaciekawiło mnie bardzo w tym filmie to, w jaki sposób podchodzą do języka rodzice chłopców. I wiem, że w waszym przypadku Amelia ma 2,5 roku, więc jeszcze pewnie nie rozmawiacie z nią tak poważnie jak oni, ale zastanawiam się, czy z wami jakoś rezonowało to, że oni tak dużo uwagi poświęcali temu, jakim językiem rozmawiają z dziećmi, jak nazywają swoje relacje i tak naprawdę czym jest homofobia i tak dalej. Czy wy już myślicie o tym, że takie rozmowy będziecie prowadzić i czy wam to spędza sens powiek? To znaczy, no my z Amelią jeszcze nie rozmawiamy na takie ciężkie tematy. Na razie jesteśmy na etapie, że Amelka ma dwie mamy i ona o tym wie, że ma dwie mamy. Wie też, że nie ma taty, ale jakby zna też inne modele rodzin, bo przyjaźnimy się z różnymi ludźmi i mamy znajomych, gdzie jest tylko mama, mamy znajomych, gdzie jest mama i tata. I Amelka już to rozróżnia na tym etapie, bo w sumie dużo mówi jak na 2,5-latkę. No i też dużo rozumie, ona nas sama zadziwia tym, że ona już potrafi, jak oglądając książeczkę, zauważyć, że tu jest mama i tata, idą z dziećmi na spacer, a ja idę z moimi matkami na przykład. Także no... Też podczas zabawy nieraz poruszamy takie właśnie kwestie, że są różne typy rodzin. Nie tylko na podstawie książek, bo tej literatury niestety w Polsce jest mało. Więc musimy same improwizować, na przykład biorąc dwa miśki i nawiązując takie dialogi. I ona się w tym świetnie odnajduje, świetnie nas zadziwia terminologią, więc na razie takie, powiedzmy, łatwiejsze tematy, ale no myślę, że z czasem będziemy iść w te trudniejsze, tak jak tutaj w tym filmie. A czy było coś w filmie, co jakoś wyjątkowo was uderzyło albo wyjątkowo wam się spodobało? Mnie zadziwiło to, że mimo tego ojcowie chcą mieć kontakt z tymi kobietami, które dały im dzieci. Bo to takie jest, wiadomo, że indywidualna sprawa każdego, ale no, to mnie zaskoczyło. A dlaczego? No, że w ogóle chcą mieć kontakt, no bo my na przykład tworzymy rodzinę tęczową, ale dla nas dawca jest dawcą anonimowym i to jest, na tym się kończy ta rola. Nigdy sobie nie wyobrażałyśmy, żeby gdzieś tam udostępniać kontaktu ich wspólnego, no bo to jest tylko dawca, a my tworzymy razem rodzinę, więc to mnie zaskoczyło naprawdę. Też
tak po prostu zaskoczyło. Nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, no bo my mamy inny stosunek po prostu do tego, nie? Więc... Oni też byli tacy bardzo otwarci, bo tak, bo była jedna kobieta, która urodziła, a druga, która dała jajeczka, więc oni mieli to bardzo rozbudowane i może dlatego chcieli pokazać po prostu chłopcom, jak do tego doszło, bo to jest zupełnie inne, kiedy my możemy wytłumaczyć Amelii, że ja ją urodziłam na przykład, a oni by musieli wymyślać cokolwiek innego, że była kiedyś jakaś pani, a tak to jednak nawiązali do tego i myślę, że dla nich to chyba było dobre. I jeszcze, jeżeli mogę zostać przy was, jeszcze takie pytanie, bo też w filmie był wątek takiej, powiedziałabym, propagandy homofobicznej, która mocno mi się kojarzyła z tak naprawdę polskimi realiami i widać było, jakim emocjonalnym ciężarem jest to dla bohaterów filmu i zastanawiam się, jak wy się czujecie w Polsce, biorąc pod uwagę, że jesteście tęczową rodziną i też macie dziecko i słyszycie, że osoby LGBT plus są w Polsce zagrożeniem dla rodziny. Ja myślę, że my mimo wszystko to, co się dzieje wokół, czujemy się dobrze, bo trafiamy chyba na dobrych ludzi. Zarówno przy takich naszych początkach typu ciąża, lekarz, szpital, narodziny Amelii, to potem pediatra. Także naprawdę na tych etapach wszystkich byłyśmy pozytywnie zaskoczone, bo wszędzie trafiałyśmy na dobrych, akceptujących ludzi. Nigdy nie usłyszałyśmy od tych osób, że nie zostaniemy przyjęte, że ja nie zostanę poinformowana o czymś zdrowotnym, więc póki co jest dobrze. No wiadomo, że dochodzą do nas te wszystkie przykre teksty, przykre wiadomości od gdzieś tam strony rządzącej, no ale powiedzmy, że bezpośrednio gdzieś tam lokalnie nas to gdzieś tam nie dotknęło. Więc oby tak dalej. To znaczy, jak była ta wielka taka nagonka, to bodajże było w wakacje zeszłego roku, no to miałyśmy takie myśli, że co będzie dalej, do czego to dojdzie tak naprawdę, no bo zaczęło się robić ostro i te wszystkie protesty i te słowa skierowane bezpośrednio do tęczowych osób. Myślałyśmy też o tym, że będziemy musiały wyjechać z kraju, ale na razie jakoś to się tak uspokoiło. To znaczy my dopuszczamy to, że może kiedyś dojść do tego, że będziemy musiały wyjechać, bo inaczej nie będziemy miały tutaj życia. Ale na razie, tak jak mówiła właśnie Kasia, czujemy się dobrze w naszym mieście z ludźmi, którzy nas otaczają, także. To jeszcze do pozostałych gości pytanie, jakie wy macie wrażenia z filmu już tak ogólnie? Jakieś wnioski? Witam państwa. To może ja się odniosę do tego wątku, który się pojawił, no właśnie na ile to jest istotne, nieistotne, żeby dzieci znały, nie znały. No tutaj osoby, która by była dawcą, czy osoby, która byłaby dawczynią. Dla mnie taki jakoś bardzo istotnie się wydał początek tego filmu. Nawet poczułem irytację, ponieważ mam takie poczucie, że akurat i tak rozumiem to, w jaki sposób film się rozwijał i to, co robili ojcowie, że jeden z synów ewidentnie przeżywał brak. I teraz, żebym był dobrze zrozumiany, nie chodzi mi tutaj o brak rodzica, bo oni się świetnie jako rodzice spisywali i ten film też pięknie pokazuje istotę rodzicielstwa, którym jest przyjęcie roli. Mniej istotne jest właśnie to, co tam się pojawiało, te łona, komórki jajowe, plemniki. Istotą jest przyjęcie roli, więc oni rolę przyjęli, odpowiedzialność przyjęli i byli rodzicami. Natomiast ten brak, o którym mówię, wynikał z tego, tak jak ja to rozumiem, że chciał, nie chciał i to będzie udziałem dzieciaków żyjących w tak zwanych tęczowych rodzinach. Chodzi o sytuację porównań. One się mierzą z brakiem wynikającym z porównania, czyli no, że właśnie są różne rodzaje rodziny, no i się okazuje, że w mojej rodzinie jednego z elementów nie ma. I to jest temat do przepracowania dla tych dzieci, tak samo jak dla rodziców. I tak rozumiem to, w jaki sposób ten film się rozwijał i w jaki sposób potem ci ojcowie, można by było powiedzieć, rozkręcali ten wątek zapoznawania z kobietami, które były, tam jest takie piękne zdanie, że one nie są rodziną, ale są częścią historii. No więc z tymi kobietami.
ponieważ to było odpowiedzią na to, czego ten chłopiec potrzebował na początku. Ja to tak rozumiem. I to wydaje się świetnie akurat w tym konkretnym przykładzie, który był pokazany w filmie, zadziałało. Czy ta irytacja to była w tej scenie, jak chłopiec mówił, że mama nie żyje? Już mówię. Nie, irytacja była na to, jak oni jakby nie wiedziałem, jak to się rozwinie. Natomiast początki były takie, że oni podtrzymywali, tam jest też taki głos z komputera. Ten znajomy, który się pojawia potem, lepią pierogi, jakaś taka historia, który mówi, że dzieci fantazjują o różnych rzeczach, niech sobie pofantazjują, że nawet można by to było podtrzymywać, że to nie jest tak istotne, czym fantazjują. No jako psychoterapeuta, nie jestem psychoanalitykiem, ale co do jednego to mam jasność, ludzie nie fantazjują o przypadkowych rzeczach. W związku z czym on jakąś swoją sprawę próbował załatwiać i to, że na początku nie było odpowiedzi, tylko tak płynął, nie był w żaden sposób korygowany, nie rozpoczynała się żadna konkretna rozmowa na temat tego w sumie, z jakiego powodu tak mówisz o tym, że mama nie żyje, w ogóle skąd temat mamy, no przecież on by zaczął mówić. To się nie działo, to mnie irytowało na początku, ale potem sytuacja się poprawiła. Karolina? Pytasz mnie o to, co mnie zaskoczyło. Jak tak. Mi się to oglądało? Tak. Ogólnie wrażenie. Dla mnie to jest taki film o nawigowaniu. Nawigowaniu w sytuacji, w której nie wiemy, nie mamy jeszcze słów, nie mamy terminów, nie mamy jakąś nową rozpoznaną sytuację, w której, która nie jest rozpoznana prawnie, która nie jest jakoś rozpoznana też kulturowo do końca, ale która jest, która żyje, która istnieje, rodzina, która się stworzyła. I jest to dla mnie po prostu opowieść o poszukiwaniu słów, o poszukiwaniu swojej tożsamości, o poszukiwaniu tego, w jaki sposób siebie określać i jak funkcjonować w sytuacji, w której my faktycznie jesteśmy, a nie jesteśmy rozpoznawani, nie jesteśmy rozpoznawane. Były też rzeczy, które mnie irytowały w tym filmie. Jako osoby, która bardzo dużo pracowała z osobami, które się rozwodziły, to widziałam tutaj dużo takich aranżowanych rozmów z dziećmi, które dzieci nie czuły się zbyt komfortowo i których miałam wrażenie, że dokonuje się jakieś przekroczenie i próba doprowadzenia do tego, aby dzieci powiedziały to, co rodzicom w danym momencie pasuje. Więc to mnie chyba najbardziej jakoś tak poruszało w tym filmie negatywnie, że jednak, jednak te przekroczenia również się tu dokonują, nawet jeśli dokonują się w dobrym celu. Czyli w takim, aby pokazać, że my jesteśmy taką rodziną jak inne, my jesteśmy takimi rodzicami jak inni, pełnimy tą rolę, kochamy nasze dzieci normalnie się rozwijają, to mimo wszystko miałam tutaj poczucie dużego przekroczenia, które było dokonane na potrzeby filmu i na potrzeby nas, widzów, i tutaj było mi przykro. Ale poza tym uważam, że jest to, bardzo się cieszę, że taki film jest, bo wydaje mi się, że jest po prostu pokazaniem tego, jak bardzo to wszystko jest normalne i cieszę się, że są tam takie elementy humorystyczne, że jest dużo ciepła w tym wszystkim i miłości, która po prostu się wylewa z tego ekranu, więc to chyba jest dla mnie jakiś taki największy wniosek z tego filmu. To może wróćmy na chwilę do polskiej rzeczywistości. I tak naprawdę prosiłabym cię jednak o zabranie mikrofonu. Bo mam pytanie, czy mogłabyś przedstawić, jak wygląda sytuacja w Polsce? Bo wspomniałaś o tym, co ja osobiście też lubię przypominać ludziom, że to jest rzeczywistość zastana. To jest rzeczywistość, która już się wydarzyła i faktycznie są tęczowe rodziny po prostu, czy nam się to podoba, czy nie. Czy mogłabyś coś powiedzieć o tym, jak wyglądają realia tęczowych rodzin w Polsce? To jest bardzo depresyjne i strasznie smutne, jak wyglądają te realia, jeśli chodzi o prawo, bo znowu nie chciałabym mówić o sytuacji faktycznej, bo jestem pewna, że na przykład właśnie jest o tym mi trudno mówić, zwłaszcza jak widzę się z mamami czy z tatami, którzy już tworzą tą rodzinę i wasze doświadczenie jest pozytywne, nie? W sensie, w takim sensie, że właśnie tworzycie tą swoją bańkę, to swoje miejsce, otaczacie się dobrymi ludźmi, a potem przychodzimy do rzeczywistości prawnej i ona jest strasznie smutna. Myślę, że to jest po prostu to, co spotyka nas jako osoby LGBT
po prostu w Polsce, czyli całkowity brak, brak uznania naszego istnienia. I to w absolutnie każdym aspekcie i zakresie, z wyjątkiem jakichś absolutnie wycinkowych fragmentów, które pozwalają osobom transpłciowym ustalić płeć po strasznej i upokarzającej procedurze i albo chronią osoby teoretycznie przed dyskryminacją w miejscu pracy. I to w zasadzie tyle. Poza tym nie istniejemy. I jeżeli my nie istniejemy, to nie istnieją też rodziny, które tworzymy. Ja jestem super uprzywilejowana, bo jako osoba biseksualna mam męża, więc jej udało mi się. Mój partner jest osobą, która ma inną płeć metrykalną oznaczoną niż ja w akcie urodzenia, więc super mogliśmy się pobrać i nasza rodzina jest super celebrowana. Ale gdyby było inaczej, gdybyśmy się nigdy nie poznali, a jest to możliwe, wiecie, on jest z Gdańska i poznaliśmy się, jak mieliśmy 18 lat. Nie, sorry, nawet chyba 16. Więc to naprawdę mogło się nie przydarzyć. Więc i w tym momencie sytuacja jest taka, że mamy zupełnie inne życie. Mój związek na przykład nie jest uznawany. Moje rodzicielstwo nie jest uznawane. Jeżeli urodzę dziecko, polskie prawo poradziło sobie z tą sytuacją w ten sposób, że wprowadziło taki zapis do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi o tym, kto jest matką, a kto jest ojcem. I matkę zawsze się ustala bardzo jednoznacznie, bo matką będzie zawsze kobieta, która urodziła dziecko. Ojca ustala się już to nie musi być, nie musimy już tej odtwarzać, to jest obsesja, która powtarza się w pismach procesowych pewnej organizacji, z którą bardzo często mam do czynienia, rzeczywistość biologiczna dziecka. Więc jakby w stosunku do ojca rzeczywistość biologiczna dziecka, czyli to, kto jest jego ojcem w sensie biologicznym, nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo ustala się to ojcostwo na podstawie domniemań, na przykład, że ojcem jest mąż matki, albo że na przykład osoba, co do której ustalono ojcostwo, tu się można spierać, tu nikogo tak naprawdę nie interesuje do końca, jak to się wydarzyło, kto jest tym dawcą nasienia, ta matka zostaje. I to zostało zrobione właśnie po to, aby utrudnić powstawanie takich rodzin, jak ta, którą oglądaliśmy dzisiaj w filmie. Konsekwencje tego, że takie dziecko, które się urodzi, ma tylko jedną mamę, która jest uznawana przez polskie państwo, a druga nie, no jest oczywiście takie, że ta druga mama teoretycznie nie ma żadnych ani uprawnień względem dziecka, ani formalnie rzecz biorąc obowiązków względem dziecka. Rodzina tak stworzona jest tylko w połowie zabezpieczona prawnie. Można oczywiście to rozwiązywać na różne sposoby i zarządzać tą swoją rzeczywistością na różne sposoby. Można się do wielu rzeczy nawzajem upoważniać. Można upoważniać się nawzajem do kontaktów ze szkołą, do kontaktów z lekarzami. Można to załatwiać na drodze jakichś umów aktu notarialnego. Ale pewnych rzeczy nigdy się nie załatwi. Nigdy się nie załatwi tego, że, nie mówię teraz o was, uwaga, rodzice się rozstaną. I co teraz? W jaki sposób to dziecko na przykład ma utrzymać swoją więź z tymi rodzicami? Kiedy rozstaje się para hetero, to w tym momencie prawo wkracza i mówi: tutaj mamy ustalenie kontaktów, tutaj mamy ustalenie alimentów, tutaj mamy ustalenie tego i tego. Będziemy jakoś próbować ustalić te wasze wzajemne obowiązki i relacje. Zarówno dziecko ma prawo do kontaktu z rodzicem, jak i rodzic ma kontaktu do prawo z dzieckiem. Dziecko może żądać alimentów. A co zrobić w sytuacji, w której te związki nie są uznawane? Więc zarówno na etapie, kiedy jesteśmy razem, może się też wytworzyć jakaś, wiecie, dynamika po prostu w tej rodzinie dziwna, której jedna osoba ma formalnie uprawnienia, druga nie. I jest zależna od tej drugiej osoby. To jest absolutnie bez sensu. Powtarzam, takie rodziny są, żyją, istnieją. Dziewczyny tutaj są. Jakby takich rodzin jest naprawdę całe mnóstwo, a będzie ich coraz więcej z tego powodu, że po prostu rodzicielstwo par tej samej płci jest uznawane przez coraz więcej państw. I osoby po prostu wyjeżdżają za granicę, tam zaczynają tworzyć rodzinę, a czasem z jakiegoś bliżej nieokreślonego dla mnie powodu chcą wrócić do Polski na przykład. I chcą tu być. I nagle się okazuje, że już nie są tą rodziną w sensie formalno-prawnym. No i oczywiście zabezpieczenia na wypadek śmierci. Fakt, że jeżeli... Fakt, że nie ma gwarancji, że nasze dzieci, jeśli ja jestem biologiczną matką naszych dzieci i jestem wpisana w akcie urodzenia, to moja partnerka będzie mogła przejąć opiekę nad tymi dziećmi formalnie, że to ona dostanie tą adopcję. Pewnie dostanie, ale skąd możemy to wiedzieć? Nie mamy na 100% gwarancji, że tak będzie. Pewnie dostanie, bo przyjdziemy do tego sądu rodzinnego i opiekuńczego, bo to sąd będzie o tym decydował i powiemy, no tu jest nawiązana więź. Przedstawimy zdjęcia i dowody i zeznania świadków.
i wszystko da się w ten sposób określić. I przyjdzie psycholog i zrobi opinię i z tej opinii będzie wynikało, że dziecko ma więź ze swoją drugą mamą, więc absolutnie to jest zgodne z jego dobrem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie mamy gwarancję na 99%, ale nie mamy na 100%. I z taką obawą tego, co się może wydarzyć, też trzeba żyć. No i znowu to jest po prostu bez sensu. Jasne. Coś dodał. Że ta sytuacja rzeczywiście może być nieczytelna, bo nawet jakby było tak, jak zostało wspomniane, to zawsze mogą na przykład wkroczyć dziadkowie jednej z osób żyjących w związku i będących rodzicami, którzy znacząco skomplikują całą procedurę. To jest jedno. I pomyślałem jeszcze, że może warto by było dodać, jak w Polsce wygląda procedura taka, jaką mogli Państwo widzieć w filmie. Znaczy procedura w ogóle nie wygląda. Mieliśmy do czynienia z sytuacją surrogacji, czyli macierzyństwa zastępczego. W Polsce surrogacja jest prawnie nieokreślona. W sensie nie ma żadnych aktów prawnych, które by się dokładnie tyczyły tego rodzaju sytuacji. W związku z czym, kontynuując ten wątek, że w Polsce bardzo jednoznacznie określa się, kto jest matką, no to jest bardzo duża szansa, że jakiekolwiek umowy zawarte między rodzicami, osobami, które chcą być rodzicami na życie, a osobą, która jest tą zastępczą matką, byłyby nieuznane, ponieważ z perspektywy polskiego prawa matką jest osoba, która urodziła, kropka. Dobra, to skoro już mikrofon tam powędrował, myślę, że teraz będzie pytanie do tej połowy, ale też również do ciebie, bo myślę, że teraz możemy pogadać o takim argumencie, który często pada w kontekście adopcji przez pary jednopłciowe i ogólnie rodzicielstwa osób jednopłciowych, czyli te wzorce, że dziecko musi mieć mamę i tatę, bo musi się normalnie rozwijać, bo musi wiedzieć, co kobiety robią, a co mężczyźni robią i tak dalej. I myślę, że tutaj mamy dobrych gości do tego, bo macie, z jednej strony wy macie po prostu doświadczenie, jak to u was wygląda i też widziałam, że pisałyście o wzorcach męskości właśnie dosłownie na dniach. Więc to na pewno byłby ciekawy temat i też ze strony takiej profesjonalnej, psychologicznej też fajnie by było usłyszeć, jak to wygląda. Więc ja może zacznijmy od dziewczyn. Powiedzcie mi, jak to wygląda u was? To znaczy my bardzo często dostajemy takie zarzuty na Instagramie, że właśnie pozbawiłyśmy Amelię męskiego wzorca i nie będzie wiedziała, kto to jest mężczyzna w związku, że w ogóle na pewno będzie lesbijką, że wychowamy ją na lesbijkę. I to super. Tak, tak, właśnie to jest najlepsze. Albo pytania w stylu, co zrobicie, jeśli ona będzie chciała, tak, będzie chciała być z mężczyzną, to co zrobicie? Zaakceptujecie to? No kurczę, nie? No to takie pytania od czapy tak naprawdę. No i z jednej strony one bawią, ale z drugiej strony na taką większą skalę to są bardzo irytujące wręcz. I zawsze staramy się to wytłumaczyć, że to nie jest tak, że my żyjemy w takiej właśnie bańce, że nie ma żadnych mężczyzn, że nikogo nie dopuszczamy. Mamy tutaj właśnie dwóch wujków, którzy też czynny udział biorą w życiu Amelii. Czy tam u nas właśnie w Bydgoszczy też otaczamy się różnymi mężczyznami, właśnie różnymi typami rodzin. I Amelka naprawdę ma kontakt z mężczyznami i wie, kto to jest mężczyzna, wie czym się różni mężczyzna od kobiety i wie, że mężczyzna też czasami jest ojcem. Także no, nie wiem, no Kasia. Nie no, podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, no bo tak jak wspomniałaś, są wujkowie, sąsiedzi, dziadkowie, no wszędzie są praktycznie mężczyźni, kobiety, no to ona sobie może podpatrzeć, nawet wśród naszych przyjaciół, że są te różne typy rodzin, no i że jest ten męski wzorzec. A jak przyprowadzi mężczyznę, to się zastanowimy. Nie no, oczywiście żartuję. My zostałyśmy wychowane w tradycyjnych, powiedzmy, rodzinach, no a jednak mamy taką orientację, więc no, trzeba w końcu zrozumieć, że z orientacją się rodzimy, a nie ją nabywamy podczas życia. A czy mogę spytać, jak reszta waszej rodziny podchodzi do Amelii i w ogóle do waszego związku? Bardzo ją rozpieszczają, więc nie wiem, czy nam się to podoba, czy nie, ale no, trzeba to zaakceptować, jak to dziadkowie. A jak nas? Na początku oczywiście była rewolucja, no bo myślę, że nie spodziewali się takich relacji, takiego zwrotu akcji, ale dałyśmy im po prostu czas na zaznajomienie się z tematem, na akceptację nas, na przetrawienie i przerobienie tego tematu. No i po jakimś tam czasie już było dobrze, a teraz, no mówię, rozpieszczają Amelkę i wspólne święta, wspólne wyjazdy, więc jest super. To Daniel, jeżeli mógłbyś powiedzieć, ile sensu jest w tych wypowiedziach, że normalna rodzina to jest
chłopak i dziewczyna. Błagam. Znaczy tak, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o role płciowe, no to wszystko zostało powiedziane. No dokładnie tak jest. To może zabrzmi oceniające, ale to jest absurdalne, żeby się zastanawiać nad tym, czy dziecko wychowywane w rodzinie jednopłciowej, przez parę jednopłciową, będzie miało jakieś deficyty związane z opatrzeniem się ról. No nie będzie miało. No bo to tak jakby założyć, że wychowujący rodzice są jedynym źródłem wiedzy o rolach płciowych obowiązujących w społeczeństwie. No jeszcze są wujkowie, dziadkowie, babcie, przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie bezzasadne. Trochę w ogóle jakby szkoda czasu na to, żeby się przy tym zatrzymywać. To pytanie zawsze pada, prawie zawsze pada, zwykle jako drugie, bo jest takie, ludzie są mniej zaniepokojeni rolami, bardziej są zaniepokojeni orientacją, czyli czy para jednopłciowa wychowa dzieci, które będą częściej w porównaniu z parami hetero, wychowywanymi przez pary hetero, czy będą częściej nieheteroseksualne. No więc jeżeli ktoś umiera z ciekawości, nie będą. Nie ma różnicy statystycznej, jeżeli porównać rodziny, w których rodzice są różnopłciowi bądź jednopłciowi. No i tyle w zasadzie można by było powiedzieć. A dlaczego jest często tak, że ludzie, którzy twierdzą, że nie mają absolutnie nic do osób homoseksualnych czy biseksualnych, stawiają granice właśnie na rodzicielstwie, że na przykład małżeństwa spoko, równość małżeńska spoko, związki partnerskie spoko, ale nie dzieci? Nie, no to ja teraz nie wygłoszę takiego sądu, dlaczego to tak jest w ogólności, bo nie wiem, mogę powiedzieć, jakie mam doświadczenie. Doświadczenie mam takie, bo to rzeczywiście jest dosyć powtarzający się motyw, że te osoby, które mówią, no naprawdę nie mam nic przeciwko gejom i lesbijkom, natomiast no dzieci to nie. To znaczy, że jednak ma coś przeciwko gejom i lesbijkom. No to jest bardzo prosta odpowiedź. Czy ja myślę, że ten wasz dziewczyn argument, że no, wyrośnie na lesbijkę, prawda? No wiem, jak czy, wyrośnie, no to z tego, nie? Nie wiem, czy to jest akurat tona, natomiast... Nie wiem, czy to jest akurat tona, natomiast no, w tych doświadczeniach, które ja mam, to na pewno nie była prawda, że osoba nie miała nic przeciwko gejom, lesbijkom, czy tam osobom biseksualnym, jakkolwiek. No bo z jakiegoś powodu uznaje, że to są osoby, które ze względu na swoją charakterystykę, nie wiem, osobowościową, dajmy na to, nie powinny podejmować się wychowania dzieci. No to chyba jednak uważają, że coś jest z nimi nie tak. Otóż nie dam sobie zrobić wody z mózgu. Prosta sprawa. Karolina, czy ty chciałaś coś powiedzieć? Bo tak byłaś... Nie, ja się po prostu bardzo z tym zgadzam. W sensie dla mnie to jest taki papierek lakmusowy. Jeżeli ktoś mówi, że granice stawia na adopcji dzieci, to znaczy, że tak naprawdę nie jest osobą, która akceptuje osoby LGBT. To znaczy, że jest osobą, która wciąż ma w sobie jakieś uprzedzenia. I bardziej, jeżeli sobie zadajesz takie pytanie i sobie myśli i odczuwasz ten sprzeciw, to myślę, że to jest czas na zadanie sobie pytania, dlaczego? Dlaczego ten sprzeciw mam, skoro nie masz żadnych istotnych statystycznie różnic po prostu pomiędzy dziećmi, które wychowywane były w takich rodzinach i w innych rodzinach, po prostu to nie jest żaden czynnik, to nie jest zmienna, która by cokolwiek tutaj w jakikolwiek sposób nas definiowała jako ludzi. No i tak samo, a co jeśli wyrośnie na lesbijkę? No świetnie, ja się cieszę. Ja myślę, że to też jest kolejny właśnie taki fragment, czyli jeżeli wyrośnie na lesbijkę, to znaczy, że coś jest nie tak z lesbijkami. Natomiast inną rzeczą, którą ja na przykład dostrzegam w postępowaniach sądowych dotyczących ustalenia kontaktów po rozwodzie, dlatego że no, też to wychodzi z takich badań z 2014 roku Rodziny z Wyboru, że większość dzieci, które wychowuje się w związkach par jednopłciowych, a przynajmniej wychowało się w 2014 roku, myślę, że trzeba byłoby te badania powtórzyć, bo myślę, że 7 lat później to już może zupełnie inaczej wyglądać, to są jednak dzieci z poprzednich związków osób, które teraz tworzą tę rodzinę. I w związku z powyższym te osoby wcześniej muszą uregulować w jakiś sposób właśnie kwestie opieki nad dziećmi ze swoimi poprzednimi partnerami. No i tutaj wkraczają sądy i sądy się interesują tymi sytuacjami i niestety często interesują się nimi właśnie pod takim kątem, że próbują zbadać sytuację dziecka, również zadając biegłym, którzy zazwyczaj wypowiadają się w takich sprawach, pytania dotyczące tego, czy fakt, że powiedzmy matka teraz albo ojciec
mieszkają, żyją, tworzą związek z osobą tej samej płci, w jakiś sposób negatywnie wpłynie na dziecko. I tutaj też często są ten fakt tworzenia tych związków tej samej płci z nowym partnerem bądź partnerką jest bardzo często wyciągany jako jeden z argumentów w rozwodzie przez drugą osobę, za tym, aby to dziecko jednak z tym rodzicem być nie mogło. Jest to właśnie wykorzystywane w ten sposób, że były partner, partnerka prezentuje się jako osoba stabilna w związku heteroseksualnym, a tutaj coś dziwnego, coś nowego, dziecko będzie miało dostęp do jakiejś aberracji, to nie będzie mogło wpływać pozytywnie na to dziecko. Negatywnie oceniam praktykę sądów, które faktycznie o to pytają. I bardzo często też ich obawiają się reakcji społeczeństwa. Jest też bardzo istotny czynnik w postaci badania, a co dzieci w szkole? A co wasi rówieśnicy w szkole? A jak rówieśnicy w szkole reagują? A jak nauczyciele reagują? Na szczęście jeszcze się nie spotkałam z sytuacją, w której biegli powiedzieliby cokolwiek innego niż to, co jest po prostu faktem naukowym. Czyli i zawsze wypowiadają się, przynajmniej w sprawach, które ja znam, w ten sposób, że nie, ta orientacja seksualna rodzica nie ma tu najmniejszego znaczenia i w ogóle nie, Wysoki Sądzie, proszę nie rozstrzygać w oparciu o tą kwestię i temu dziecku naprawdę będzie okej w tej rodzinie. Natomiast już sam fakt, że jest o to pytane, że to jest w ogóle właśnie objaw, że to jest jakby coś, nad czym sąd się zastanawia i analizuje, no jest też dość trudne i nieprawidłowe po prostu. I wynikające też z uprzedzeń, jakie są w społeczeństwie. No właśnie, to jest bardzo ważna sprawa, o której ty powiedziałaś, bo jeśli tak się dzieje, jak mówisz, no to proszę zauważyć, że punkt ciężkości zostaje przeniesiony nie jest na kontekście, czyli nie na tym, w jaki sposób otaczająca rzeczywistość utrudnia funkcjonowanie codzienne tak zwanych tęczowych rodzin, tylko przeniesiony jest konkretnie na tęczowe osoby. Czyli czy matka, która jest w związku z inną kobietą, będzie dostatecznie dobrą matką i czy ta druga kobieta będzie się odpowiednio zajmowała dzieckiem, ponieważ jest, nie wiem, lesbijką czy jest biseksualna, zamiast zająć się kontekstem, bo w zasadzie to, znaczy w kontekście jest zagrożenie dla rodziny jako takiej. Nie osoby w tej rodzinie. Kontekst stanowi podstawową trudność dla takiej rodziny. I teraz, kiedy myślę sobie, o czym przede wszystkim dla mnie był ten film, to on był o wsparciu, bo myślę sobie, że to, czego najbardziej jest potrzeba takim rodzinom, jak tworzona przez tych dwóch ojców i dwóch synów, to jest wsparcie. I to było bardzo dobrze widać po tym, jak oni próbowali, choćby odwiedzając te kolejne kobiety, które były istotne dla historii życiowej dzieciaków, to było wsparcie dla dzieci. To, że tak bardzo walczyli czy skoncentrowali się na tym, czy Włochy wprowadzą ustawę, czy nie wprowadzą, było o wsparciu dla nich jako dla rodziny. To, że zawarli małżeństwo, tam było wprost jakoś nazwane. To z jednej strony była uroczystość pozwalająca świętować to, że są razem z innymi ludźmi, ale to też było zabezpieczenie w jakiejś mierze dla tych dzieci. To, że znowu w trakcie lepienia pierogów jeden z mężów mówi, w jaki sposób porozmawiał, jak załatwił sprawę ze swoją matką, czyli powiedział wóz albo przewóz. To też była sytuacja uzgodnienia tego, że moja rodzina jest tutaj z mężem, dziećmi, teraz albo przyjmujecie to do wiadomości, albo nie. Jeżeli nie, to znaczy, że to jest niebezpieczna sytuacja dla mnie, dla mojego męża i dla moich dzieci. No więc wóz albo przewóz. To jest wszystko o wsparciu. To jest w zasadzie to, czego uważam najbardziej potrzebują tęczowe rodziny, wsparcia w różnego rodzaju kontekstach, też prawnym, tak jak opowiadałeś. To się trochę sprowadza do tego, że one już istnieją i faktycznie mówi się o tym, że trzeba jakby to powstrzymać i jakby nie dopuścić do tego, żeby takie sytuacje miały miejsce. I boję się jest właśnie przeciwko takim rodzinom, czy nie wiem, pro-life, czy cokolwiek. Ale sprowadza się to właściwie do tego, prawda, że są po prostu rodziny, które nie mają żadnego wsparcia ze strony prawa i rzeczywiście są zagrożone w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak. I też chciałabym trochę pozytywniej pogadać, aczkolwiek jest to trudne w tym temacie. To będzie takie trochę
ambiwalentne pytanie może, bo tak trochę pozytywne, trochę negatywne, zwłaszcza do was, Ewelina i Kasia. Czy wy zawsze chciałyście tworzyć rodzinę? W sensie, wiecie, o co to chodzi. To nie jest tak, że jakby, czy urodziłyście się i już chciałyście być matkami, tylko bardziej mi chodzi o to, że osoby LGBT plus w Polsce, myślę, że dorastając już w pewnym momencie wyłapują to, że nie będą miały wszystkich szans. I trochę dorastamy wiedząc, że na przykład rodzicielstwo będzie trudne, że być może na przykład nie dożyjemy tego, że będziemy w naszym kraju mogli wziąć ślub. Tego typu rzeczy. Więc zastanawiam się, skąd się wziął pomysł na rodzinę, powiedzmy w ten sposób. Znaczy, my też mamy takie obawy, że nie dożyjemy tego czasu, kiedy będziemy mogły zalegalizować nasz związek. I się śmiejemy zawsze z Kasią, że będziemy szły już albo na wózku inwalidzkim do tego ślubu, albo o balkoniku, tak. No ale może doczekamy, może nie, tego nie wiadomo. Ale a propos dziecka, to myślę, że to chyba bardzo szybko się pojawiło taki temat u nas, bo my się poznałyśmy na studiach i studiowałyśmy obie pedagogikę. No i ten temat dzieci gdzieś cały czas się przejawiał. Byłyśmy też opiekunkami do jednej rodziny i cały czas z tymi dziećmi przebywałyśmy. I jakoś tak te rozmowy między nami były takie, że jak będziemy miały kiedyś swoje, to. I to zrobimy tak i tak, albo to zrobimy tak i tak, albo wybierzemy taki wózek, a nie taki. Na tej zasadzie. I tak ten temat gdzieś tam krążył, ale nie było też tak... Znaczy wiedziałyśmy, że będziemy miały dziecko, ale nie wiedziałyśmy w jaki sposób. Może sobie zaadaptujemy gdzieś tam skądś, nie wiem, nie wiedziałyśmy jak do tego podejść. Dopiero jak zaczęłyśmy tak na poważnie o tym myśleć, no to było w 2017, to dopiero zaczęłyśmy tak jakby drążyć ten temat, że jak się za to zabrać, gdzie szukać i... Właśnie, bo nie ma jakiejś takiej edukacji, jak takie rodziny jak my mogą sobie poradzić z tym faktem, że chcą mieć dziecko i my też się z tym tematem zderzyłyśmy, że musiałyśmy przekopać naprawdę nie wiem ile stron w internecie, żeby cokolwiek znaleźć. Stąd też się przerodził pomysł na wspólnego Instagrama, bo tutaj od razu wspomnę, że dużo par kobiet zgłasza się do nas. Jak, co i że albo się zgłaszają, jak w ogóle tego dokonałyśmy, że mamy dziecko, albo że chwalą się, wysyłając zdjęcie USG, że za chwilę też zostaną mamami, co jest bardzo miłe. Więc no my musiałyśmy gdzieś tam przetrzeć szlaki i same się wszystkiego wyedukować, więc... Ale temat dziecka od zawsze praktycznie, odkąd jesteśmy razem, gdzieś tam się przejawią. A macie wrażenie, że po konfrontacji z wami, konfrontacji w sensie jakiejś takiej ontologicznej bardziej, faktycznie pękają te wszystkie uprzedzenia, że ludzie po prostu reagują pozytywnie na was? Dużo osób właśnie pisało do nas wiadomości, że miało kiedyś coś przeciwko właśnie, znaczy na mnie, ale dziecko to już coś tam się działo. Czyli miało coś przeciwko, tak? Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi. Ale gdy patrzę na nasze codzienne relacje, to jak zajmujemy się Amelią, to jak Amelka się wychowuje, to całkiem zmieniały zdanie. Mało tego, gdzieś tam w swoim lokalnym środowisku, czy rodzinie, czy znajomym, pokazują nasz profil, powiedzą i mówią, że da się i że zobaczcie, jakie to dziecko jest szczęśliwe, więc gdzieś tam takie mini zmiany chyba wprowadzamy tym Instagramem. Bo to jest tak, że ludzie boją się tego, czego nie znają tak naprawdę. I jak oni mają możliwość chociaż troszeczkę namiastkę tego życia tęczowej rodziny zobaczyć, to wiele osób naprawdę się do tego przekonuje i nie wiem, czy może tak jakoś wymazujemy z nich te wszystkie obawy, ale pokazujemy, że też jesteśmy normalne, bo może nie mają do czynienia z tęczowymi osobami, albo nie wiedzą, że mają do czynienia i myślą, że nie wiadomo, mamy rogi, ogony i w ogóle najgorsi jesteśmy. Ale jak widzą nasze życie, nasze dziecko, które faktycznie jest szczęśliwe, tak nam się wydaje, no to jakoś się przekonują. Jest 18:13, więc tak myślę, że będziemy mieć 15 minut na pytania. Czy są jakieś pytania na sali? Widzę jedno przynajmniej. Dobra, na razie widzę jedno. To dobra, to już może zacznijmy. Mhm.
Ja chciałam spytać, czy jest jakaś możliwość załatwić prawnie relacje między partnerami, załatwić na przykład w razie zgonu, w razie rozstania, czy notarialnie podpisać jakąś umowę, czy to jest ważne i czy tak można się w jakiś sposób zabezpieczyć formalnie, prawnie, jeżeli nie ma ślubów i innych możliwości. To jest jedno pytanie, a drugą chciałam stwierdzić, że te wszystkie problemy, że się nie rozumie, że się nie wie, co to jest homoseksualizm, to wszystko wynika z braku wiedzy w szkołach, braku nauczania, począwszy od dzieciństwa do końca, bo gdzie się mają takich rzeczy młodzi ludzie dowiedzieć, jak funkcjonują pary homoseksualne, jeżeli nie w szkole, albo w domu ewentualnie. No dobrze, to zabezpieczenia prawne. Jasne, można bardzo dużo rzeczy zrobić, tylko że to wszystko opiera się na założeniu, że teraz tak, ja mam męża i po prostu nam z automatu przysługują najróżniejsze rzeczy. Mamy wspólny majątek, możemy sobie załatwiać nawzajem za siebie najróżniejsze rzeczy w urzędach. Mamy majątek wspólny, mamy najróżniejsze zabezpieczenia prawne, które pozwalają nam, aby ten majątek wspólny utrzymać. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje nasze stosunki majątkowe i mówi o tym, co się wydarzy, kiedy jedno z nas zaciągnie jakiś dług, a bez zgody drugiego albo ze zgodą. Najróżniejsze rzeczy tam są zapisane. Mamy ustawę, która pozwala nam decydować o swoim pochówku nawzajem. A jeżeli któryś z nas umrze, to mamy ustawę, która pozwala nam nie zapłacić podatku od nieruchomości, od spadku, który odziedziczymy nawzajem po sobie. Albo jeżeli sobie chcemy coś darować nawzajem, to również będziemy mieli ustawę, która nas zwolni z podatku od tego. Natomiast jeśli mam partnerkę, no to nagle okazuje się, że bardzo wielu rzeczy nie mogę. Żeby pójść do urzędu i załatwić coś za tą partnerkę, to muszę od niej mieć upoważnienie na piśmie. I ona pewnie nawet przeleci, ale ja znowu muszę to sobie załatwić, muszę to sobie napisać, muszę pamiętać o tym, żeby to ze sobą nosić. Żeby odziedziczyć coś nawzajem po sobie, to musimy sobie to zapisać w testamencie nawzajem, zapłacić 19% podatku od spadków, a poza tym jeszcze liczyć się z tym, że naszym rodzinom, naszym rodzicom przysługuje zachowek. I jeżeli mamy dobre relacje z rodzinami, to super, być może nie będą chcieli dostać tego zachowku, ale jak nie mamy, no to okazuje się, że nie dość, że ja zostaję jako osoba żyjąca w tym momencie z obowiązkiem zapłaty podatku, to jeszcze zostaję z obowiązkiem zapłaty zachowku tej rodzinie, która akurat tego majątku nie odziedziczy. To są poważne rzeczy i to jest mnóstwo różnych bzdurnych rzeczy codziennych, które po prostu dzieją się wyłącznie z tego powodu, że różnicujemy to, czy ktoś może wziąć ślub, czy nie, bo ma taką płeć wpisaną w dokumentach, jaką ma. Nie bardzo widzę jakiekolwiek uzasadnienie dla takiej sytuacji jako prawniczka. Natomiast dzieją się różne rzeczy i inicjatywy, które mają na celu zmianę tej sytuacji, nie tylko i wyłącznie na polu legislacyjnym, ponieważ myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że na polu legislacyjnym zbyt wiele nie uda nam się wywalczyć. Natomiast chociażby kampania przeciw homofobii w koalicji z innymi organizacjami skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po włoskich orzeczeniach właśnie w sprawie Oliarii przeciwko Włochom i Orlandii przeciwko Włochom, które nie były wspomniane w tym dokumencie, ale które między innymi wymusiły na Włochach wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich, skierowały analogiczne postępowania przed polskimi sądami. Skończyły się one właśnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdzie Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie musiał stwierdzić, czy przypadkiem to, że Polska w żaden sposób nie uznaje związków par tej samej płci, nie narusza praw człowieka właśnie. Mamy w tym Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawy o transkrypcję aktów małżeństwa. Mamy sprawy o transkrypcję aktów urodzenia dzieci. Są sprawy dotyczące tego właśnie, że druga mama jest nieuznawana. Mamy zakomunikowaną lata temu, która czeka w tym Trybunale nie wiadomo ile czasu, sprawę matki, która skarży się na to, że odebrano jej prawa rodzicielskie do dziecka właśnie ze względu na jej orientację seksualną. Także
polscy prawnicy tak naprawdę, prawnicy tutaj i prawniczki, wykonali tytaniczną robotę mającą na celu wymuszenie na Polsce zmian legislacyjnych poprzez pracę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To kiedyś się wydarzy. Te sprawy niestety leżą w sądzie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka latami, ale to się kiedyś wydarzy. Natomiast ja bym bardzo chciała, żeby to wydarzyło się troszkę wcześniej i żeby tego na nas nikt nie wymuszał, tylko żebyśmy po prostu uznali tą rzeczywistość i uznali rzeczywistość tych rodzin wokół nas i uznali rzeczywistość tego, że po prostu żyjemy. Ja z kolei bym chciał słowo do tego, co pani powiedziała o edukacji. Ja absolutnie się zgadzam. Jednocześnie mam taką myśl, że jedno to jest kwestia tego, czy edukacja w ogóle istnieje, czy nie istnieje, no nie bardzo istnieje. Druga rzecz to taka, że klimat społeczno-kulturowy w Polsce zmienia się w taki sposób, że nie bardzo ludzie są zachęcani, raczej są zniechęcani do tego, żeby się uczyć i dowiadywać. Teraz z jednej strony myślę sobie o was, że jesteście odważne. Cieszy mnie to, co mówicie o tym, że ludzie mają możliwość zerknąć, w związku z tym być może te stereotypy, no nie wiem, czy od razu padają, ale jakoś mogą trochę zelżeć. Natomiast jest druga odsłona tego, uważam, która mnie niesamowicie złości, to znaczy osoby LGBT+, nie są od tego, żeby non-stop zaświadczać o tym, że są takim samym obywatelem czy obywatelką, jak każdy inny obywatel czy obywatelka, i być narzędziem do edukowania społeczeństwa. Niech społeczeństwo zacznie się edukować. To jest też bardzo ważna sprawa. Bo za każdym razem, kiedy osoba LGBT swoim przykładem daje znać, jaka jest, a ktoś może się na podstawie tego uczyć i robić coś ze stereotypami, którymi się posługuje, ta osoba w jakiejś mierze wystawia siebie na różnego rodzaju opresje, przemoc, które są w kontekście, w którym żyje. I to jest nie okej. Ja jakoś potrzebowałem to powiedzieć. Bo są dwie strony medalu. Ja myślę sobie, że istotne jest to, nawet istotniejsze być może, żeby pojawiały się przykłady, żeby ludzie zaczęli się rzeczywiście edukować, chcieli się dowiadywać, chcieli poznawać i tak dalej, i tak dalej. Ale szkoły powinny edukować. Oczywiście, że tak. Ale jeśli szkoły nie edukują, no to... Przepraszam, jeżeli... Tak. Ja pracowałam w szkole podstawowej 30 lat jako pedagog szkolny i no odeszłam 3 lata temu i też z dziećmi były tematy właśnie orientacji i powoływałam się na zwykły fakt biologiczny, że 1500 gatunków zwierząt, tak, w tym człowiek również przejawia te skłonności. I to, no, tak też byłam wychowana w domu, chociaż już pokolenie moje no, jest troszkę, no, bo już mam sporo po 50, bliżej mi do 60, ale tak mnie też wychowali rodzice. No, mama była biologiem i też te pytania jako dziecko zadawałam i taką odpowiedź otrzymywałam. I no, wiem, że teraz już jako pedagog być może bym nie mogła tak swobodnie rozmawiać z dziećmi. Ale no, zawsze w tym kontekście rozmawiałam i to młodzieży wystarczało, właśnie ten argument. Także no wiem, że teraz jest atmosfera zupełnie inna, ale powołuję się na swoje doświadczenie, jak rozmawiałam z młodzieżą. Może nie było w szkole takich przypadków, kiedy no, była jakaś niechęć do osób. Nawet, ja nawet nie wiem, bo nie spotkałam takich. No może były osoby takie, które miały problem z tożsamością płciową, ale no nie spotkałam się z takim przykładem, ale mówię jeszcze raz o tym, jak rozmawiałam na temat seksualności, antykoncepcji, związków homoseksualnych otwarcie i nikt mi z tego powodu żadnych przykrości nie robił. Dziękuję bardzo. Ja się cieszę, że się pojawił temat szkoły, bo myślę sobie, no, a propos tego zaświadczania, że dorośli mający inne instrumentarium, jeśli chodzi o radzenie sobie, mogą się decydować na zaświadczanie. Natomiast oczekiwanie, że dzieciaki i młodzież będą zaświadczały i będą sobie non-stop radziły, jest grubo przesadzone. Znaczy, to pokazuje jakby słabość tego, co się dzieje w polskim kontekście. No a ja bym chciała jeszcze tylko dodać, że państwo, którzy pracujecie w szkole,
nawet w większości pewnie nawet nie wiecie, że macie tych uczniów i uczennice, osoby LGBT, bo zdecydowana większość młodzieży, dzieciaków się po prostu ukrywa. I nie będą o tym wiedzieć ani ich koledzy i koleżanki, ani nauczyciele i nauczycielki, ani pedagodzy i pedagoszki. Ze względu na to, jaką stygmą to jest obarczane. I po prostu o jedną rzecz chciałabym zapytać. Rozumiem ten argument odwoływania się do naturalności i tego, że homoseksualność jest naturalna. Natomiast znowu chciałabym powiedzieć, a gdyby nawet nie była i gdybyśmy sobie to wszystko wymyślali i gdybyśmy sobie to wszystko po prostu wybierali, to co w tym byłoby złego? I w związku z powyższym to nie ma znaczenia, czy to jest naturalne, czy to nie jest naturalne, proszę Państwa. Po prostu to jest. Takie tworzymy związki, tak sobie żyjemy, takie tworzymy rodziny i odmawianie prawa wyłącznie z tej przesłanki, wyłącznie z tego powodu. Kto z kim tworzy związek, kto z kim tworzy rodzinę, kto w kim się zakochuje, jest po prostu dyskryminacyjne. Ja też mam taką śmieszną anegdotkę, bo ja z kolei jestem osobą transpłciową i na przykład mnie to zawsze strasznie śmieszy, że ja na przykład mogłam wziąć ślub z kobietą, a potem mogę wskazać moment, dosłownie minutę, w której przestałam móc tworzyć związek małżeński z kobietą, a mogę z mężczyzną. Więc jakby... Gdzie tu jest sens i czy to była jakaś taka gigantyczna zmiana mojej osoby, że nagle teraz ja mogę tworzyć rodzinę z mężczyzną, a nie z kobietą, bo tak, no jakby to chyba to nie jest, to nie działa na takiej zasadzie, że się człowiek zmienia totalnie. Widzę, pomyślałem, że to była zmiana w przeżyciu ustawodawcy. Dobry wieczór, Robert Przytuła, mam na imię i na nazwisko. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panem w pewnej kwestii, to znaczy w takiej, że osoby LGBT plus nie powinny zaświadczać o swojej normalności, bo jest to nie w porządku. To znaczy, może jest to nie w porządku, ale jak najbardziej powinny świadczyć o swojej normalności. Dlatego no to jest pewna analogia do praw kobiet. Jeśli kobiety sobie same nie wywalczą swoich praw, to nikt im ich nie da. I tak jak powiedziałem, jest to pewna analogia do właśnie do was, że z jednej strony jest to nie w porządku, że musicie udowadniać swoją normalność, ale jeśli nie będziecie tego robić, to no świat jest taki, jaki jest. No i naszym obowiązkiem jest go zmieniać z jak największą dynamiką, ale to świadczenie wasze jest bardzo ważne. Dziękuję. Dobrze, to ja już odpowiadam. To na pewno się, jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to się nie zrozumieliśmy, ponieważ ja myślę sobie, że to jest wybór każdej osoby LGBT, czy decyduje się o czymś zaświadczać, czy nie. Nie uważam, że ktoś ma taki obowiązek. To jest dwustronna wymiana. Uważam, że tak samo jak osoby LGBT podejmują różnego rodzaju działania, które mają na celu poprawić ich byt, tak samo otoczenie powinno odpowiadać na to w afirmujący sposób. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co pan powiedział o tym, że wręcz powinny zaświadczać, zrobił pan analogię do sytuacji kobiet, no to ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Kobiety powinny po prostu dostać prawa, jako tacy sami obywatele, jak mężczyźni, nie powinny musieć o to walczyć. Ja to tak widzę. To, że muszą o to walczyć, pokazuje słabość sytuacji, natomiast nie, w żadnej mierze nie jest przesłanką czy dowodem na to, że kobiety muszą się wystarać. Bo to w odniesieniu do kontekstu LGBT+, to akurat taka sytuacja ma nazwę, to jest heteroseksizm. Czyli taka postawa, która mówi o tym, że to, co osoby heteroseksualne mają tak po prostu dane, osoby nieheteroseksualne o to muszą się specjalnie wystarać. I na poziomie instytucjonalnym bardzo dobrym przykładem z polskiego kontekstu jest kwestia związków jednopłciowych.
osoby heteroseksualne po prostu idą i zawierają małżeństwo. Natomiast osoby nieheteroseksualne od momentu transformacji do dzisiaj walczą i walczą i walczą i nie mogą wywalczyć i zmieniają się rządy, jest jak było. Także tutaj się bardzo nie zgadzamy. Przepraszam, ad vocem. Pan uważa, tak zrozumiałem, że świat powinien być idealny, ale świat nie jest idealny. I kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni, ale ich nie mają. I możemy się z tym zgadzać, albo możemy się nie zgadzać, ale jeśli sobie ich po prostu nie wywalczą, może to nie jest w porządku, że ich nie mają. Ja uważam, że jest to bardzo nie w porządku. Ale dopóki ich sobie nie wywalczą, to nie będą miały tych praw. Tak po prostu ten świat wygląda. Może to nie jest nasz świat, ale on taki jest. I to samo jest z osobami homoseksualnymi. No, jeśli po prostu będą uważały, że im się te prawa należą, aczkolwiek oczywiście, że im się należą, no to będzie bardzo trudno zmienić całą świadomość społeczną, żeby te prawa były równe. Bo to chyba nie jest tak, że społeczeństwo samo z siebie kształci się i zmienia bardzo szybko światopogląd. Musi być przymuszane do zmiany tego światopoglądu. Im bardziej jest przymuszane, tym te zmiany szybciej następują. Dziękuję. Wie pan co, ja myślę sobie, że jest całkiem prawdopodobne, że my dosyć podobnie myślimy, tylko się jakoś nie możemy dogadać. To, na co ja reaguję, kiedy pan mówi, to, że wydaje mi się, że przenosi pan w swojej wypowiedzi odpowiedzialność za zmianę sytuacji tylko na osoby LGBT. To z tym się nie zgadzam. To z tym się nie zgadzam po prostu. I teraz, jeżeli pan mówi, że zgadza się pan z tym, że rzeczywiście takie prawa osobom LGBT plus się należą, no to tu się bardzo zgadzamy i mówię, i myślę sobie, wtedy to procedujmy na takiej, zrobiąc założenie, że się należą. To procedujmy dokładnie z tym założeniem i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie koncentrując się na tym, że świat jest taki, jaki jest. No jest taki, jaki jest, ale procedujmy na takiej zasadzie, że się należą, bo się należą. Są częścią praw człowieka w ogóle, no należą się po prostu, to tak procedujmy. To jeszcze ja chciałam coś a propos, bo tak się tutaj dyskusja między panami rozwinęła. Ja też coś chciałam a propos powiedzieć, w tym sensie, że rozumiem tutaj pana z tyłu i rozumiem pana na scenie, bo sytuacja jest... I rozumiem, właśnie chciałam powiedzieć, że z jednej strony podziwiam dziewczyny za to, co robią, bo uważam, że robią ogromną robotę i dużo, dobrą robotę i też dużo organizacji, które robią. I uważam, że gdzieś tam jest potrzebna ta praca, taka kampania jakaś społeczna, tak? Dlatego, że to, co wynika też z tego filmu, tam jest taka w pewnym momencie rozmowa między tymi mężami, już chyba to już jest po ślubie, kiedy właśnie ma być przyjść jakiś tam kolega Mario do dzieci i okazuje się, że ta mama ma jakiś problem, tak? Że przyjdzie do domu, gdzie jest dwóch ojców i tak dalej. I ten jeden z partnerów jest taki bardziej radykalny, a drugi mówi, wiesz, to jest dla niej nowa sytuacja, ona nie wie, nie widziała, może jej syn nigdy nie był w takim domu, obawia się i tak dalej, i tak dalej. I mi się wydaje, że to jest trochę właśnie ten niuans, tak? Że z jednej strony w świecie idealnym tak powinno być, jak pan mówi, a z drugiej strony nie żyjemy w świecie idealnym i gdzieś tam po prostu niektórzy się, to co dziewczyny chyba powiedziały, że boją się ludzie tego, czego nie widzieli, nie słyszeli, nie mieli doświadczeń i tak dalej. I to tyle. A jeszcze chciałam taka propos anegdotyk powiedzieć jedną historię. Moja siostra była kiedyś w trakcie takiej rozmowy w bardzo sfeminizowanym środowisku i były właśnie głosy, że w ogóle nie ma opcji, żeby pary jednopłciowe miały dzieci. I wtedy wzięła udział w dyskusji, włączyła się do dyskusji kobieta, już wtedy chyba 60 plus miała, i powiedziała, dziewczyny, ja owdowiałam mając lat 30, tak? Zostałam z małymi chłopcami, z dwójką chłopców. Zamieszkała ze mną moja mama. Więc można powiedzieć, że tworzyłyśmy rodzinę jednopłciową, tak? I jest to też model często, tak? Bo często kobiety zostają same z dziećmi i pomagają im ich mamy, tak? I zamknęła dyskusję wszystkim osobom w pokoju, więc to też uważam, że taka na koniec pozytywna może jakaś anegdota.
Czy było jeszcze jakieś pytanie? Bo jeszcze w tamtej części sali, czy ktoś może... Ja może tylko coś dodam do tych dwóch ostatnich wypowiedzi, bo wczoraj naszym gościem na debacie o klimacie był Tomasz Markiewka, który filozof z Torunia, który napisał dwie książki, jedną Jak wygrać walkę o klimat, a drugą Gniew. O gniewie społecznym, o emocji, która społecznie bywa wykorzystywana, ale też jest na różne sposoby. Można ją wykorzystać negatywnie, ale też pozytywnie. I on przytaczał właśnie, opowiadał o zmianach historycznych i o tym, że one się zadziały. To, że robotnicy, nie wiem, dostali 8-godzinny dzień pracy, to, że kobiety mogą chodzić na wybory. Te wszystkie zmiany się zadziały przez to, że ludzie wyszli na ulicę i zażądali tych rzeczy i powiedzieli, nie, my się nie zgadzamy, my już dłużej tej sytuacji nie tolerujemy. I właściwie prawie każda taka zmiana. Wydaje mi się, że panu o to chodziło. Nie wiem, czy o to, ale... Właśnie tak to zrozumiałam i... Ja też rozumiem pana, ale właśnie skojarzyłam z tą książką i on właśnie twierdził, że w pewnych sytuacjach po prostu ta siła społecznego protestu jest jedynym językiem, który przemawia do polityków. Przepraszam, ale ja muszę coś powiedzieć. Jestem też nie tylko prawniczką, ale aktywistką kampanii przeciw homofobii i po prostu nie chcę mi się liczyć, ile razy już było, po prostu protestowaliśmy na najróżniejsze tematy. To nie jest tak, że jak my sobie wyjdziemy i poprotestujemy, to po prostu wszystko się zmieni. I oraz chciałabym też jeszcze odnieść się do tej sceny, która była tutaj rozpatrywana, bo to była dla mnie bardzo trudna scena i jakoś tak bardzo wstrząsająca, ta dotycząca rozmowy z matką Marko, w której no ona ewidentnie kierowała się swoimi uprzedzeniami. Chciałabym powiedzieć, że dla mnie to było bardzo trudne, bo z jednej strony tak, owszem, rozumiem, że ona ma dobrą wolę i chciałaby i nigdy nie widziała i to jest dla niej nowa sytuacja, ale koszt psychologiczny tej rozmowy ponosił jednak ten bohater tego dokumentu, który musiał usłyszeć o sobie, że to będzie coś strasznego, jeśli będzie okazywał uczucia swojemu mężowi podczas wizyt z tym dzieckiem w swoim własnym domu. I owszem, świetnie, że ta osoba przyprowadzi swojego syna i być może się przekona, że tam się nic strasznego nie dzieje. Natomiast koszt psychologiczny tego wszystkiego poniesie ta rodzina. I to jest też istotne. Ja chciałem dodać, że może teraz jakoś dla mnie stało się jaśniejsze, że dwie rzeczy się być może wymieszały. To znaczy, dla mnie jest absolutnie jasne, że w takiej Polsce, w jakiej żyjemy, nic bez gniewu nie da się zrobić w sprawie osób LGBT+. I w tym sensie to zabieganie, o którym pan mówi, jest mi bliskie. Być może to się wymieszało z tym, że ja pierwotnie mówiłem o zaświadczaniu. Dla mnie to są dwie różne rzeczy. Zaświadczanie w codziennym życiu, chodząc na zakupy do sklepu, bawiąc się z dziećmi na placu zabaw, jest dla mnie czymś innym niż wyjście z gniewem na ulicę i domaganie się własnych praw. Nie, bo jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, przecież ile było dyskusji na temat tego, jak my protestujemy. W sensie, ile razy ja słyszałam, że nie tak, że nie w ten sposób, że 7 sierpnia to nie tak, że tutaj się rzucają na ciężarówki, że to nie w ten sposób, że tu nie można pokazać faka Polsce. Ile jest dyskusji na temat tego, że my źle protestujemy i jak powinniśmy protestować inaczej. To, że my mamy w sobie gniew, a ja mam w sobie gniew, nie oznacza, że jeszcze przeniesiemy go na taką rzeczywistość, jeżeli będziemy to robić tylko sami i jeszcze będziemy oceniani z powodu tego, w jaki sposób my chcemy dostać swoje prawa. Nam się te prawa po prostu należą, a musimy się nieustannie tłumaczyć z tego, dlaczego. I też jeszcze sobie pozwolę powiedzieć, że to zaświadczanie, właśnie, o którym mówiłeś, też jest o tyle niebezpieczne, że to dosłownie może być niebezpieczne, w sensie dosłownie mogą być takie sytuacje, na przykład ja pamiętam, że tak naprawdę dla osób transpłciowych w Polsce ogromną robotę wykonała Anna Grodzka samym faktem, że po prostu istniała w przestrzeni publicznej, że była widzialna, ale jakby poziom jakby hejtu i takiego szamba, które na nią zostało wylane i było wylewane przez lata i tak naprawdę nadal jest, bo nadal wracają jakieś takie memy z nią, szydercze obrazki i tak dalej, jest po prostu niewyobrażalne, wydaje mi się, dla przeciętnego człowieka. Owszem, ona zrobiła tę robotę i rzeczywiście przetarła szlaki dla przyszłych pokoleń osób trans,
ale to był jakby ogromny ciężar emocjonalny i jakby koszt, pod którym myślę wiele osób się po prostu złamało. Więc tak, no myślę, że jakby wszyscy się trochę zgadzamy tutaj, że po prostu, że to nie jest sprawiedliwe, że tak musi być. I rzeczywiście jesteśmy na tej scenie i jakby każda z nas na jakiś tam swój sposób walczy. Ale tak, no nie jest to szczególnie sprawiedliwe. I tak podsumowując, myślę, że zdążymy jeszcze jedno pytanie, jeżeli jest na sali pytanie jeszcze jakieś. Aha. Chyba nie ma pytań, więc... Ja szybko, żeby nie było, że chodzi o to, że się wydaje, że świat powinien być z góry sprawiedliwy. To nie o to chodzi. Ja pomyślałem sobie, że powiedziałaś o tym, że... mamy też prawo bronić chronić własne rodziny, znaczy ileś można nas zaświadczać na co dzień, ale też mamy prawo chronić własne rodziny i tyle. Ja jeszcze chciałam zapytać jako osoba z zewnątrz, ja mam dużo przyjaciół LGBT, ale próbuję zrozumieć, czy ten protest powinien być bardziej skierowany w stronę polityków, czy, bo z tego co mówicie, to jakby Nie spotkałyście się tutaj z jakimś takim społecznym ostracyzmem. W części filmów dokumentalnych, które tutaj obejrzałam w programie na przykład, jakieś tam pary występowały w polskie. Okazało się, że przeżyły na przykład 30 lat i nie spotkały się z jakąś taką społeczną nagonką i że to jest bardziej polityczna sytuacja ostatnio. I tak naprawdę te protesty powinny być skierowane w stronę polityków, w stronę, nie wiem, konkretnych ustaw, konkretnych próby, nie wiem, zmiany konkretnych prawa, próby. A jak, czy to głównie o to chodzi, prawda? Czy moje pytanie jest jasne? Nie. Jakby na ile ten problem jest polityczny, a na ile społeczny, o to mi chodzi. To znaczy, ja myślę, że to jest głównie nakręcane przez polityków ta nienawiść do osób LGBT+, bo tak samo jak my i tak samo wiele naszych znajomych też jakoś specjalnie nie odczuwa tego hejtu, tej nienawiści, homofobii i takich tak bezpośrednio, że więcej jest takie nakręcanie społeczeństwa i pokazywanie przez różne dokumenty, że jesteśmy straszni, że demoralizujemy, że geje to pedofile i w ogóle. I jak taka osoba ogląda na przykład jedną telewizję, taka starsza osoba i widzi, że jesteśmy my pokazywani, że osoby geje, lesbijki, osoby biseksualne i są pokazywane w sposób, w który demoralizują według nich, tak, że są bardzo barwne, bo są różne osoby, nie tylko takie my, zwykłe Kasia i Ewelina, które mają Amelkę, ale są naprawdę różne osoby i jak oni mają tylko z jednej strony informację, że jesteśmy straszni, że właśnie demoralizujemy, że pedofile, no to nie wiedzą też, gdzie szukać tych informacji. Na przykład, nie wiem, jak taka babcia 70+, załóżmy moja babcia, co prawda ona nie ogląda TVP wiadomości, ale jest wiele babci w tym wieku, które oglądają, no i one widzą, że osoby takie jak my są straszne. A jeżeli idą gdzieś dalej, jeżeli szukają informacji, chociaż wiadomo, że osoby starsze nie zawsze w internecie mogą coś zobaczyć, ale na przykład przez ten spot, który tam my nakręciłyśmy ostatnio. Jak pokazujemy to naszym rodzinom i tam i dalej to idzie, że znajomi znajomym rodzicom, to oni też jakby w ten sposób zaczynają postrzegać osoby takie jak my z innej strony. Więc ja myślę, że to jest mimo wszystko potrzebne. Głównie polityczny problem. Tak, i że właśnie politycy to nakręcają. Mają swoich zwolenników, oczywiście, że mają. Ale myślę, że to jest jakaś tam garstka, ale jednak więcej ludzi jest otwartych. To znaczy w naszym odczuciu, bo może my też się z tym nie spotkałyśmy tak bezpośrednio. No właśnie, to ja tylko dodam, że spotkałam ostatnio starszą panią, która słucha Radia Maryja, mieszka na wsi, ale jak ją pociągnęłam za język, co słychać na tej wsi, to okazało się, że jakby tam sobie mieszkają dwie panie, nikt z tym nie ma problemu, tam kwiaciarz się z kimś spotyka i jakby zupełnie jakoś byłam zdziwiona tym, że nie czułam takiego ostracyzmu i że wszyscy to akceptują w tej wsi czy tam w tym małym miasteczku i to jest w porządku. Więc
Więc tak, takie też mam odczucie, że to jest jednak głównie polityczny problem. Musimy chyba kończyć. Dziękuję wszystkim za przybycie i poproszę jeszcze o ostatnie owacje dla naszych gości. Były ze mną Karolina Gierdal z KPH, Daniel Bąk, terapeuta, psycholog i Ewelina i Kasia Domańskie, które bardzo polecam obserwować na Instagramie na Original Great Family z podkreśnikami. Dziękuję jeszcze raz. A ja byłam Mają Heban z redakcji NOIS.